Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest Kroniki Myrtany Archolos i jesteśmy przed kopalnią Araxos i możemy, pamiętaj, gońca tego Araxos całego i moglibyśmy się zabrać na przykład do miasta, żeby kontynuować questy czy coś ten deseń. Ale co, jak głupi jestem, pochodzimy sobie po okolicy, znajdujemy się tutaj, jeżeli ktoś by nie zwrócił uwagi, tam na piątce ogólnie. W lewym, no tak, po lewej stronie, lekko u góry. I tak, zwiedzimy po prostu okolice dzisiaj, tak na serio, bo przyszedłem stamtąd, z Silbach, przez północ, w północną bramę. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy całą kopalnię, ale coś czuję, że prawdopodobnie będę musiał jeszcze raz tam wejść, chociaż, bo na necie wyczytałem, że Lorenzo po prostu, będzie quest, że Lorenzo potrzebuje szpiega w, tam swojego człowieka w kopalni, nie wiem po co, po prostu przeczytałem, a nie wiem, czy to będzie wtedy jak będziemy grać po stronie gildii, czy będziemy grać po stronie straży również. Co tam jest? Leśny ścierwojad. Kurna, najgorsze jest, że gówno widzę. Ogólnie kupiłem sobie, to zaraz pokażę. Bo chyba, ale chyba rozpakowałem. Kupiłem sobie dużo bełtów u tego, tam był podróżny handlarz, to u niego sobie zakupiłem. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie... Nie ma czego plądrować. Warsztatu, żeby z lagi sobie przerobić na bełty. I mamy ule. Się zastanawiam, czy ule są w stanie nas zaatakować. Czy... Była... Na pewno w Minecrafcie pszczoły atakowały, jak chyba podeszliśmy za blisko. Ale czy były takie gry, że po prostu wchodziliśmy tutaj w ule i nas atakowały? Te pszczoły? To nie wiem. Miód mamy. Na przykład do zebrania. Ale ciekawe, czy z tej małej pasieki tutaj... ona jest jakoś zarządzana w sumie, no bo są w sumie budowle, ale jak krwiopijce latały obok, a jeszcze ścierwojady i tak dalej, to zastanawiam się, jak to będzie. Tu jest ciemno, jest, widzę. Chodź tu, frajerze. Zobaczymy, jak teraz jestem w stanie sobie z tobą poradzić, jak jestem już wyekspiony trochę. W sumie fajnie byłoby nie dostać hita, dostałem hita, ale... Nie zrobiłem ani jednego uniku, jak grając w Gothica 1. Ja chyba, nie pamiętam, czy nie robiłem uniku przy ścierwojadach? A może robiłem? Dziabną mnie, widziałeś? Dziabną mnie, świnia. Dobra. Tu szybkie małe kombo weszło. Podnieść co gościu miał. I teraz tak, tutaj było zejście w dół chyba. Mamy rośliny lecznicze. Czy tutaj na tym pagórku coś się znajduje? Bo wygląda jakby mogło. Ale czy jest? No po tym drzewie tak patrzę, że już nie ma. To drzewo wygląda tak tutaj postawione, jakby po prostu było tylko zapchać dziurą. No niestety. Tam mamy leśne bestie, tak to się nazywało. One dosyć silne są. Nie, polne pełzacze. Dobra, to chyba słabsze są niż leśne bestie. No zmień tę broń, chowałeś długo tą kuszę. Ała. Kurwa, się właśnie zbagował, a się boję, że jak zejdę, to się wszystkie odbagują na mnie. No zeborze w pizdu. A teraz chowam broń. To wróci. Co my tutaj mamy do zjedzenia? Może trochę tej many bym zaczął też używać na spele. O, miło, że nie mam tutaj wiele... Nie mam dobrych speli, bo tylko krąg pierwszy. No to w sumie... A, mam zdjęte te w ogóle kamienie runiczne, bo były zdejmowane przy wejściu do kopalni. Lodowa strzała. Runa teleportacyjna. Wir. Wir to jest już spoko zaklęcie, ale drugi poziom niestety. I pięść wichru też niestety drugi poziom. No tam kurwa trzy siedzą te pełzacze. Gdzie ten jeden polas? Co jest kurwa za dźwięk? O kurde, smoczy korzeń. A, to chyba tu wrócił. On zrobił kółko takie, pseudo. Dobra. To spróbujemy prowokować drugiego, ten co sobie łazi. Fak, gdzie on ma zasięg tego reagowania?
W ogóle dzisiaj na necie przeczytałem, że Gothic Remake ponoć ma być, no, przed dłuższą mieć fabułę, na to liczę, na ponad 30 godzin około. A to dlatego, że twórcy chcą mid oraz late game rozbudować. No to, czy może już jest rozbudowany po prostu, no bo teoretycznie w tym roku ma wyjść ci Gothic Remake. No i liczę, że to zrobią, bo tam tłumaczyli, że w tym momencie Gothic 1 był bardzo liniową grą. Nie jakoś, żeby super mi to przeszkadzało wtedy, ale jednak jak będzie rozbudowany, to zawsze na plus, prawda? Jeszcze tą zapiekaneczkę mam, czy to tam jadłem? To liczę, że to będzie prawda. Porównali, że Gothic 1 starczał na około 20 godzin. Gothic 3 ma ponoć... Gothic Remake ma starczać na ponoć 30 godzin. Dlatego liczę po prostu szczerze, że to prawda. No sam chciałbym jak najwięcej po prostu w Gothica pograć. Ciekawe. Te drzwi. Jeżeli Gothic rzeczywiście wyjdzie, remake ten w końcu, to myślę, że sobie walnę wszystkie playthrough, wszystkich gildii, tak od razu, jedno po drugim. A nie... No chyba, że mnie zawiedzie ten Gothic, tak? To też jest zawsze opcja, gdzieś tam niestety. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ogólnie tutaj Percy mi pisał, że jest sposób, żeby się tutaj przedostać. W sensie nie tutaj tylko, ale ogólnie przez zamknięte drzwi. Spróbujmy for fun. Przemianę mam tylko jedną niestety. Nie dropa mi się żadna przemiana w książce czy coś. Bym musiał kupić, dlatego sobie zapisałem w sumie dobrze. Przemiana wilka. I ogólnie tak. O kurde, udało się. To tak z ciekawości zwiedzimy, co tutaj jest. Jak się odmieniało? Kurde. Bo tak, chwila. Czy jest sens odmieniać się? Ja nie widzę tutaj nic do podniesienia w ogóle. Sensownego. Może poza grzybami? Ale kupię sobie więcej tych. Jakieś złoto, książka, mikstury. Tutaj kolejne drzwi. I tylko pytanie, czy jak teraz wejdziemy w te... i się odmienimy, to przejdziemy przez te drzwi. Zaraz przetestuję. O kurde. Ogólnie powiem tak. I tak to wczytam. Na razie sobie... Nie mogę sobie nawet zapisać. To spróbujmy się wtedy przejść przez te drzwi jeszcze raz, niż nie będę sprawdzać, co to dokładnie za fanty. Ale i tak to wczytam, ponieważ... Nie mogę tego podnieść, bo nie mam drugiej przemiany, tak czy tak. Nie wyniosę tego stąd. To jak się odmieniało? Kontrolem? Nie. Kurde, jak się odmieniało? Faken. C, nie, V. Tap, escape? Jak się kurwa odmieniało z tego? Działaj, bo wszystkie guziki właśnie wciskam, nie mam pochodni. Alt, prawy alt, lewy kontrol. Ja chyba wziąłem tego, patrzenie z oczu postaci. Czekaj, bo nie mogę tak przejść niestety. Mi się zdawało, że się wciskał po prostu guzik. Przycisk myszy, ale... A środkowy? Wait a minute. Nie mam pochodni. Tutaj mam to. Utkłem! Nie no, porąbane. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, próbujemy, bo chyba znalazłem sposób, przeczytałem. Enter. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobra. To chyba jednak nie przejdę przez to. A nie mam już zwojów, dlatego... Schowajmy sobie na razie i zobaczmy, co tu leży. W sensie mi się łapa cały czas pali. I nic z tego nie mogę niestety podnieść, na to wygląda. Ale to dlatego, że mi się łapa pali? No nie wiem szczerze.
A tu mamy warsztat po prostu. Łóżko. Kufer kogo? Salwiego. Mamy wytrychy, wyro. Tego tutaj nie możemy podnieść. A zaraz to podniosę i będzie akt piąty. A nie, nie mo... A czy ja nie mogę w ogóle nic zrobić? Nie ta strona. Bo nie wiem, czy to może nie być przez tą płonącą rękę, tak to nazwijmy. A nie mogę tego kufra po prostu otworzyć. No dobra, no to musimy wczytać. A szkoda. A szkoda. Kupię, mówię, więcej tych przemian, jeżeli tam był jakiś kupiec z tymi. Nawet najtańsze, na chrząszcza czy coś. Bo na przykład w ten sposób chciałbym odwiedzić tego typa w mieście z powrotem, który uciekał przed paladynem wtedy. No tak, żeby sobie nie zdechnąć tutaj, wypadałoby to obejść. Ale też mnie to irytuje. Drzwi widać, że drewniane gówno. Do wyłamania skopa już porządnego gościa, tak dobrze zbudowanego. Gówno, bez odpowiedniego kurwa klucza tego nie otworzysz. Chyba minąłem zejście w dół, ale to przy okazji zetnijmy sobie troszkę drzewa. Nie potem mam wydobycie w pizdu. By tego nie ściąć. I teraz to ładnie leci. Jeszcze dwie lagi. Więc liczę, że strzał ładnie siądą. No to było zejście, prawda? Czy ja to jestem ślepy i ominąłem? Tutaj jest zejście. No to właściwie na początku go minąłem. Dobra. Tu... To nie jest jaskinia. Jakieś wgłębienie, ale zawsze szczaw królewski, zębate ziele. O, żółwie błotne. Tam błotniaki. Ale głośno przez ten wodospad. Niestety mi się to nie podoba, że niektóre dźwięki się nie skalują tutaj w związku z żadnymi ustawieniami. I takie czegoś takiego nie da rady zmienić niestety. Dobra, no i trzeba było z kuszy jechać, bo ich ciężko w ogóle zdodżować. Kurwa! Weź ten, zdejmij chuja. Dobra, mamy leśne bestie tutaj. Mamy te pancerze błotniaków. Czy tutaj coś będzie? Bo niby, woda, wiadomo, wodospad, jakaś tutaj woda. Jest, kufer. Prawo, lewo, lewo było. Złoto. Przyzwanie zębacza. Czekajcie, najpierw wyjdę, zanim pogadam o tym. Zanim to skomentuję. O, tutaj mistura oddychania pod wodą. Dzięki, akurat znalazłem ją pod wodą. Mistura swobodnego spadania. Ogólnie powiem wam tak, że... Czekaj, cofnij się, Marvin. Że sama ta przemiana w zębacza, czy ten, przywołanie zębacza, tym lepiej, jest warte tego, żeby pójść w magię dalej. Jebana Dorotka, co mnie goni? Weź spierdalaj. Kurde, no bełty marnuję na ciebie. Gdyby nie to, że był w wodzie, to bym nie strzelał do niego. Bo tak to kij wie, jak z tym zjebem walczyć. Bym za dużo po prostu bełtów stracił. Bełtów, życia. Bełtów to, mimo że na niektóre potwory jest to wręcz wymagane, żeby używać broni dystansowej. Ała! To jednak... no to jednak tutaj mógłby mi przywalić, bo by się zbagował, bym nie był go w stanie trafić, bo był w wodzie. I takie kombo by się upośledzone zrobiło. No chodźcie tu już we dwóch. No kurde, wytrzymały skubany. Dobra. Serio, trochę przeżył. No ale na mięsie później, jak to ugotujemy i coś z tego mięcha zrobimy, jakiś posiłeczek boży. To się odkujemy akurat. Tylko, że no będzie to trzeba później ugotować przecież. Wędzona ryba.
Chodźmy dalej. Tu były jeszcze te polne bestie. No i zawsze oczywiście jakiś tutaj fant może się znaleźć. Jakaś roślinka. No i jakiś kuferek. Jakiś przedmiocik, jakiś lester. Nie wiem, że to są wargi. Kurwa. Czekajcie, no to okej. Najpierw z tymi frajerami, bo to dam radę. Czyli spróbujmy tak. Dobra, cofnijmy się. Okej, dodge zrobiony. Kurwa. A ten atak po uniku jest trochę za wolny. Próbujmy zraszować po prostu bestię do końca. Dobra, ale ekstualnie za nią poleciał, to aż tak się nie zdenerwowałem teraz. Całkowita regeneracja energii życiowej. To już polećmy mikstury. Czy mamy tutaj coś, co nam na stałe coś zwiększa w sumie? Bo nie patrzyłem tak na serio przez dłuższy czas, czy takie mikstury mamy. Odnowa punktów many. Tymczasowo zwiększa szybkość. Premia do ochrony, premia do zręczności. I jakbym miał tą miksturę, to mógłbym w kopalni używać, jak to się nazywało, tego kija bojowego, co był dwuręczny, ale był pod zręczność niestety. No ale żeby mi zabrali wszystko, może z miksturami, to gówno byłem w stanie zrobić. Dobra, wal tutaj, bo serio, dwuręką to trochę wolne ataki idą. To lepiej liczyć, że po prostu trafię szybciej go, niż to uniknę. A mogę może jednoręczną jednak pójść. Ale mówię, to może być kwestia tego, że nie mam jeszcze wykutej dobrej broni jeszcze, prawdopodobnie. Kurde, wait a minute, bo tutaj mam rośliny. Posiłków ciekawych mam tak mało, albo tak mało mi po prostu zostało. Okej, okay. To mogę zjeść. I sobie walnę dwa razy ze spela leśną bestię. I powinien być w stanie zdążyć zmienić broń? Dokładnie. O, cyk, dobra, zasięg siedzi teraz, ładny. Gówno, nie unikniesz, gościu. 240 expa. Weźmy już w sumie. I tak to cały czas żywność patrzę, to mogę sobie przesunąć. Tu odnowa many, ale nie chcę many odnawiać. Chociaż mogę przy okazji, o. Mogę przy okazji. Niech będzie gulasz ziołowy. I teraz pytanie, czy tym wargom podołamy? Ponieważ one mogą być problematyczne. Ile mam punktów nauki, tak by the way? 17. To jak wrócę do Archolos, to będę musiał spróbować znaleźć jakiegoś nauczyciela broni dwuręcznej. Ale nie wiem, czy to już nie będzie na przykład w straży, czy coś. Dobra, wal tego warga na pyrkę. Kurna, to drzewo mi przeszkadza, co jest za mną. Dobrze, że ten unik to jednak rzeczywiście kompletnie neguje. A dobra, teraz nie znegował niestety obrażeń. Nie no, z wargiem nie ma co się klepać chyba. Niestety. Kurwa! Jeszcze on nie sięgnie niestety takim atakiem zbagowanym. Liczę, że się nie odbaguje. No nie w tego, kurwa! Ja pierdzielę, wczytuję. Nie dość, że przełączyło mi jeszcze, to trafił, tak? Wyjątkowo z jakichś tych, kurwa, kilkudziesięciu metrów trafił tą kuszą. On z 5 metrów nie potrafi czasami trafić do tego dzika na przykład. Dobra, olać tego warga. Liczyłem, że jednak może tego warga pokonamy, jednego. Coś tego podniosę. Nie wiem, czy one coś tam kryją, w sensie mają jakiś ten... Nagroda by była jakaś konkretna za to, czy nie? Dobra, ścinaj to drewno. I tam była jaskinia.
i bym sprawdził, co w tej jaskini tutaj się znajduje. Troll. Widzę tutaj, otóż, proszę was bardzo, Gorna w jego naturalnym środowisku, zanim został zawieziony. O kurwa, ale on duży! To jest krew, ale to niestety nie jego, tylko jego ofiary. Pa, kurwa, biorę cię na solo. Kurwa, miejsca mi brakuje. No nie. Jak oni to robili tego? Niektórzy w Gotiku dwójce, że byli w stanie zbić trolla, kurwa, pięścią. No ale tam była chyba minimalna szansa na minimalne obrażenia, co nie? Tutaj czasami nie widzę tych minimalnych obrażeń, że wchodzą. No ale dobra, to słuchajcie. Okolica zbadana. Niestety przeciwnicy, którzy tutaj pozostali, są obecnie nie na mój poziom. Ale kilka tysięcy expa zawsze weszło. Więc worth it. Zawsze należy doprowadzić lokalną faunę do granicy wymarcia. No to cyk, idziemy półeczko skalną piękną. Idziemy dalej. Jeżeli ogólnie pójdziemy dalej, tam gdzie ja planuję, na prawo teraz, znaczy tą gęstwiną leśną, no to wrócimy na tą drogę przy Archolos, przy mieście. No ale to będzie kwestia tego, że będziemy musieli się do tego Archolos dojść. To ma będzie mniej więcej to miejsce, co spotkałem tego gościa, co koła potrzebował. Ja dosłownie gdzieś z tyłu głowy miałem, że ja jakieś koło podniosłem i po chuj mi to koło, wtedy tak myślałem. A się okazało, że jednak warto było mieć wielkie drewniane koło przy sobie. Na wypadek jakiś biedny podróżny go potrzebował. Co my tu... tu chatka jest. Chatka. Odwiedźmy sobie ją. Siup. O. Ktoś, proszę, tu się masturbuje. Nie spodziewa się osoby z pleców. A nie, jednak tylko wali wódę. Ergo. Ja wolę diesel. Czym się zajmujesz? Jestem jednym z tutejszych pszczelarzy. Nazywają mnie Ergo. Jak się możesz domyślać, moje obowiązki obejmują wszystko, co związane z wytwarzaniem miodu. Jakie miody tutaj wytwarzacie? W tym problem, chłopcze, w tym problem. Większość miodu, który tu produkujemy, powstaje zupełnie przypadkowo. Bevin ma swój przepis na specjalny miód, ale nie chce nam go zdradzić, a większość pszczół zwyczajnie zbiera nektar ze wszystkiego, co znajdzie w okolicy. Podejrzewam, że skoro o to pytasz, to pewnie w miodzie gustujesz. Mam więc dla ciebie propozycję. Jeśli się zgodzisz, to będę mógł dostarczyć ci go tyle, ile tylko zechcesz. Co ty na to? A co on, kuźwa, snaf jest? Wchodzę w to. Miodu nigdy za wiele. Wyśmienicie. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Tak jak wspominałem, nasze pszczoły latają swobodnie i zbierają nektar ze wszystkich okolicznych roślin. Dlatego nasz miód jest smaczny, ale moim zdaniem mało wyrazisty. Mój plan polega na zasadzeniu roślin jednego typu na małym poletku i postawienie tam osobnego ula. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy miód o wyjątkowym i charakterystycznym smaku zbliżonym do tych roślin. Jak mi gościu narobił smaka na miód, ja pierdzielę. Jakie rośliny chcesz zasadzić? Chciałem zacząć od czegoś prostego, czegoś, co nie ma żadnych negatywnych właściwości. Kto wie, jak mogłyby zareagować pszczoły, gdybyśmy podali im rośliny o działaniu odurzającym albo magicznym. Sądzę, że na początek najlepszy będzie niebieski bez. Nowy ul jest gotowy do postawienia, ale brakuje mi nasion tej rośliny. Jeżeli uda ci się je zdobyć, zaczniemy natychmiast. To mam i to nawet dużo. Ile nasion potrzebujesz? Miodowe lata! Myślę, że 10 wystarczy. Wróć do mnie, gdy tylko będziesz je miał przy sobie. Kurwa! Co za geniusz wymyślił nazwę tego questa? Miodowe lata. Udało mi się zdobyć potrzebne nasiona. Pokaż mi je. Wspaniale! W takim razie możemy zaczynać. Weź te paczuszki, do każdej dałem odrobinę nasion i nawozu.
Teraz chodź za mną. Pokażę ci, gdzie je masz zasadzić. A kurwa, sam już tego nie możesz zrobić? To serio jest sami tak. No lubię logiczne ten questy. Ale no to jak gościu i tak ma nas zaprowadzić. To się wydaje dziwne, że akurat my musimy to zrobić. Chyba, że bestie zaraz będą. Ja... O kurwa, a propos bestii. Ja tu widzę leśną bestię na prawo, wilki na lewo. Welcome to kopalnia, gentlemen. I'm not gonna lie, the chances of your survival are small. Kurna. Dobrze, że to był głównie dialog z tym gościem. Więc powiedzmy straciliśmy no kilka minut. Co najwyżej. Chyba z nikim się nie klepałem po drodze, prawda? Zebrałem kilka roślinek. Terdesty tutaj polne to są chyba, tak? I gościu dosłownie jest tuż obok. Powiem wam, że zdarzało mi się no wcisnąć nową grę zamiast po prostu zapisu czy coś. Ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się chyba wczytać zamiast zapisz. Dobra, gościu, dawaj. Lecimy. I zaraz będzie trzeba zapisać, nie wczytać. Jak wczytam, to ja robię fikołasa. Zapisz. 9-8. Dobra. Kolego, mój ty czarny przyjacielu. Makumba, musisz zaczekać. Spierdalaj z mojego pola. Dobra, teraz ty dawaj na solówę. Ohoho! I teraz ty. Ohoho! Nie wiem, czemu z tym pierwszym tyle się męczyłem w sumie. Nic tu nie ma. Wilki są tutaj teraz na mój poziom słabe. Tylko 60 tak spadają. Dobra, pierwsi zabici. Ale zawsze kły, pazury, skóra. Dokładnie po bożemu. Ale teraz jak mam wytwarzać, to trochę boję się to sprzedawać. O kurwa, jaszczur. Się go klepało na zasadzie, żeby uderzyć go, jak on szarżuje. Ale na tyle szybko, żeby nie trafił. Kurwa. I czyli nie wychodzi mi na razie. O, czytaj. Czy się dodżowało jaszczura? Jezu. Nie, jaszczura chyba się nie dodżowało właśnie. Lepiej było trafić, jak zaczyna szarżować, to dlatego obrażenia zanim dobiegnie. No ale dobra, to spróbuję jeszcze raz. Chyba, że sobie wykorzystam to na sprowokowanie typa. Łe, kurwa, ładne obrażenia siadły. A dziwne, że tym mieczem w porównaniu do tego spela takie małe robię. Chyba, że on jest właśnie podatny bardzo na magię. Kurwa, zwyczajenia czarnemu wyjebałem. Ja pierdzielę, sorry mordo, żyjesz? XD. W ogóle jest ciekawe. Się dowiedziałem niedawno, przez przypadek troszkę, że na przykład w Gothiku 1, nie wiem czy w dwójce, jak się na przykład wywaliło przed NPC-owi, który miał być sojuszniczy, to on nie atakował. I na przykład można było tak w sumie napierdalać z jakiegoś powodu Diego na przykład. Natomiast w Gothiku na Switcha to usunęli. O, tam jeszcze jest jaszczur. O, tam ktoś stoi. Czyżby ten czarny chciał nas teraz zaatakować? Bo tam na prawo widzę jakieś typy są. Wyglądają na bandytów. Czy on chce, żebym wokół tego ula coś zrobił? Jesteśmy na miejscu. Wcześniej zdążyłem postawić dwa ule gotowe do przyjęcia nowych lokatorów, więc gdy tylko kwiaty zakwitną, będziemy gotowi do produkcji. Nie traćmy czasu! Okej, słuchaj! Miodowe lata. Update. Jeb! Jeb! Tylko mi spróbuj expa ukraść, gościu. Bo ja nie wiem, czy ty mi jesteś traktowany jako towarzysz. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Dobra, tylko ciekawe, gdzie mam te nasiona zostawić. Nie ma czego plądrować. Ogólnie tutaj widzę piękne okazy ścierwojadów. O Jezu, tradycyjnie się gdzieś wchodzę w losowe miejsce na świecie.
I nigdy nie zrobię żadnego questa. Znaczy, teraz robię questa w sumie. Kim ty jesteś? No, kto by się spodziewał? I teraz z ciekawości podejdę, czy macie jakiś dialog? Czy będziemy po prostu czysto się napierdalać, jak podejdę? Zasady są proste. 50 sztuk złota i puszczam cię wolno. W przeciwnym wypadku mój miecz i twoja morda będą miały bliskie spotkanie. Słuchaj, za sam tekst mógłbym ci dać 10, tak? To było dobre. Nic ci... Więc zabiorę... Lepiej było tu nie... Kurwa, robię im damage, ale na dwóch to trochę akurat lipa. Ale w sumie... Padł typo. Drugi padł typo. Ale tekst miał dobry akurat. Mój miecz oraz twoja morda będą miały bliskie spotkanie. Muszę to zapamiętać. Kiedyś na jakiejś sesji RPG będę musiał to użyć, kurde. O kurde, trochę krwawie. Weź to. Powinienem w sumie jeszcze korzystać z posiłków, co nie? Bo mikstury mogłyby się bardziej przydać, jakbym miał rzeczywiście jeszcze więcej HP. To powiedzmy koło trzeciego rozdziału, tak zaczynając. No, ale... Polać to. Nie wiem, czy zapisałem po walce. Tego zapiszmy sobie. Gdzie mam te nasiona zostawić? A, tutaj są jakieś te miejscówy. Ogólnie jest taki ziomek na YouTube, który opowiada o pszczołach. Taki łysy z brodą. Nie wiem, jak on się nazywa. W sensie ten, jaką ma nazwę kanału. Ale cholera, przez niego zacząłem się interesować tymi pszczołami po prostu. Rzeczywiście, czasem ciekawie gada. I rzeczywiście ten ma rację, że... Dobra robota, chłopcze. To co? Może coś chłodnego po pracy? Chętnie. Co teraz? Kiedy miód będzie gotowy? Myślę, że za kilka miesięcy będzie można spróbować pierwszego słoika, później tylko poczekać kilka lat i pyszny miód pitny będzie gotowy. Ile? Spokojnie, żartuję! Niebieski bez kwitnie bardzo szybko. Przy dobrej pogodzie nawet za kilka tygodni spróbujemy pierwszych próbek miodu. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może akurat będzie już coś do skosztowania. No dobra. Questor nie najgorszy, wam powiem. Nowy wpis miodowe lata. Ja tam jeszcze do nich zawrócę. Bo jak najpierw tutaj ścierwojady mnie prowokują. O, a to jest jakiś zielony kolor, widzę. A tu młode ścierwojady. Czemu ja ich tak powoli biję? No i porządne obrażenia robię tylko w momencie, kiedy mam kryta. Normalne ataki są słabe wyjątkowo. Kąsacz. Jeszcze premię do walki bronią dwuręczną mi to daje. Się zastanawiam, czy żeby nauczyć się drugi poziom tego kowalstwa, będę musiał zostać czeladnikiem kowala, czy nie? Czy może starczy dla niego misję czeladnictwa zrobić? Na necie, co ciekawe... O kurde, ryba. Na pewno taką luzem rybę warto podnieść. I później sobie przechować i zjeść. Na necie przeczytałem, że jest sposób, żeby... I to jest właśnie ciekawe, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy byłem oszukany, żeby dołączyć jednocześnie do magów ognia w Gotiku 1, jak i do Gomeza. Czy po prostu expa zebrać chyba? Czy po prostu expa zebrać za dołączenie? Bo nie pamiętam, jak to już było. Gościu tłumaczył, że on zrobił coś takiego, że jak miał chyba Koristo zrobić zaprzysiężenie na maga wody, to powiedział, że potrzebuje to jeszcze przemyśleć. I szedł do Torusa, czy tam do Gomeza, żeby do straży dołączyć. I... czy na cienia, już nie pamiętam. I dołączał i wtedy wracał do Koristo i mógł znowu zrobić na maga ognia zaprzysiężenie. Co to kurwa za dźwięki? Co to kurwa jest? Krab rzeczny, tu. Marvin, spierdalaj! Jeb. Deja vu. I just been in this place before. Higher on the speed. Now it's my place to... No kurwa, wskocz na tą górę.
A, się zbagował, ja pierdolę. O, się odbagował. Nie w tą stronę i jest pogrzeb. Gdzie ja zapisałem? To kilka... A jest, obok tego murzyna stałem, jak miałem zapis. Ja pierdolę. I ja jeszcze tego bzu nie zasadziłem wtedy, serio? Powiedz, że to gówno, że inny miałem przy save. Nie. Fuck. Serio, dobra, widzimy się za chwilę. No i jestem z powrotem w tym momencie. I w sumie tutaj mamy niedźwiedzia. Tam za tą górką są kraby. Na razie narąbmy niedźwiedziowi. Czy ty właśnie schowałeś spela? O kurde, chyba niedźwiedź narąbie nam. Ale spróbujmy, zobaczmy. Czy spam tutaj atak zadziała? Tutaj gość już niestety odsunął się poza nasz zasięg tam w momencie. A trzeba reagować też unikami w momencie szarży. Na szczęście one są na razie jeszcze na tyle szybkie, te uniki moje, że jestem w stanie mu odskoczyć. Dark Souls to przy tym pestka. Jep. Jep. I co frajerze? Pa, no damage run, kuźwa, 300 expa. Ale nie no, to rzeczywiście jaszczury muszą być podatne na magię. Skoro byłem w stanie mu zadać tam na dwa hity z tego spera w cholerę obrażeń. Kiedy miśkowi gówno zrobiłem. Nie będę na razie piec mięsa, bo cały czas jest ta kwestia, że tamten gościu myśliwy chyba. Myśliwy nie. Nie myśliwy, tylko jak on miał. Kuźwa, rzeźnik. Rzeźnik to cały czas z tego mięsa od nas. W Archolos. Dlatego nie będę tego robić. Tu słyszymy te kraby. Kurwa, kraby, zębacze! Jesteś pojebany, Kimpek. Co ten tutaj spina zaczął robić? No, szczerze, jak mam się teraz pojedynkować, to jestem obstrany. To smoczy zębacz, o kurwa. A co mamy tutaj, tak z ciekawości? Gdzie my jesteśmy w sumie? Farma Bermara. Ogółem, jeżeli te stworki mi pozwolą... O, fuck. Chyba nie mam wyboru. Pomocy! Kurwa, słyszę za sobą. Pierdalaj. To była jakaś jaskinia była, ją ominąłem. O, kurwa, tutaj... Też ciekawe odgłosy słyszę. A, kredo, szczury! Jep! Chociaż Neka tutaj nie wpuszczajcie w sumie. Ale kurna kontrast, sam smoczy zębacz. Nie ma czego tu nie znajdę. Kurna, kraby jakieś. Niczego tu nie znajdę. Kreto szczury. Klucz, lekki topór. Ciekawe do czego klucz? Czy do czegoś tutaj w sumie? Może do tego? A może zapisz, debilu? Ogółem, czy 300 saveik Breivik, a tak nawet nie zauważyłem. Że ostatni odcinek był odcinkiem 30, okrągłym 30. Z tego powodu, jako że to była okrągła 30, postanowiłem nic nie robić w związku z tym. Więc mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję i tak samo nic nie będziecie robić. Drewno do wyrobu broni. Toporek boży. Ale dużo tych drewienek bożych. Piła. Tango. To jest do jakoś... Z tym drewienkiem nic nie było do zrobienia. Czy jakiś tartak był? Może questior z tym będzie, może w sumie mógłby być. Przykład na farmie. Żeby ten tartak oczyścić z kretoszczurów i... nie wiem. Albo o, że drewna potrzebują, a tartak jest uszkodzony. A ja przynieść drewno. A drewno akurat jest tutaj. A ja mówię, mam drewno. O, świetnie. Dzięki nam bardzo pomogłeś. 300 expa.
Coś tak nosem czuję. Tak, kurwa, będzie. A propos expa, ile mam do poziomu? 3 koła jeszcze, o kurde. Wchodzimy powoli na etap, gdzie... No bym musiał chociaż zbroję zainwestować, żeby szybciej zacząć expić. Gdzie exp lekko spowalnia. Dobra, wracamy tutaj, ponieważ mam podejrzenia, że mogłem, są rzeczy do podniesienia na przykład. Są osoby do porozmawiania. Jak Bevin. Kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miodu. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Właśnie kogoś takiego szukałem. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetny z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemie i próbuje dobrać się do miodu. To, że sobie odrobinę podkradnie, to jeszcze nic takiego. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nigdy więcej mnie nie nachodził, z chęcią poczęstuję cię moim najlepszym miodem. Co ty na to? No akurat go zabiłem, gościu. Niedźwiedź to dla mnie żaden problem. Każdy tak mówi, dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam? Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu. A to gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć, skąd dokładnie przychodzi. Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się... Dobra, gość już nie żyje ogólnie. Twój niedźwiedź jest już martwy. Niemożliwe. Dałeś mu radę? Myślałem raczej o przegonieniu go, a ty od tak go zabiłeś? Nie próbujesz mnie czasem oszukać, chłopcze? Niesamowite. Najprawdziwsza skóra niedźwiedzia. Spisałeś się, chłopcze. Oto twoja nagroda. Czekaj, tam było pokaż skórę innego niedźwiedzia? Bo nie, kliknąłem po prostu pierwszą opcję z góry. Nie zastanawiałem się, w co klikam w sumie. Ale okej. Ten miód zobaczmy. Czy on jest jakiś wyjątkowy na przykład, rzeczywiście? To powinien być jedyny miód, który bym miał w ekwipunku. Czyż w sensie, że jedyna sztuka. Tutaj mamy rum, grog. Koktajl, nalewka. Słoik pysznego miodu Bevina. Czy to się jakoś bardziej przyda? W sensie, że z tego można coś zrobić w przyszłości? Bo premia do siły, premia do punktów trafień. Dobra, na razie zostawię, bo ona nie jest w sumie taka duża. To nie jest bez przesady coś niesamowitego. Piła niebieski bez, miód. To nie jest urywający dupy tutaj game changer akurat, jeżeli chodzi tylko o jedną sztukę. Chyba, że z Bevinem jestem w stanie pogadać i kupić, ale wątpię, żebym kupił więcej niż jedną sztukę był w stanie. Co my tutaj mamy? Ciastka z miodem, to sobie kupię oczywiście. Spoko, tylko zawsze mnie boli to, że jest ta mana do odnowienia, a mi to gówno da tak na serio, niestety. Czego tu szok? Mądra decyzja. Chcę gdzieś się przespać ogółem. Bo kwestia jest taka, że robi się już ciemno. Masz wolny wyrok, zajebiście. Czego tu szukasz? Odejdź! Twojej starej szukam. Gościu nie spał całą noc, bo się kurwa położyłem obok niego. Jaś! To nie było takie trudne. Jak się zjeby zleciały tutaj. Dobra, czy coś tu jeszcze mam do opitolenia? Bo to na przykład jest... Piękny rdest polny. A jeszcze mamy niebieski bez. I możemy do tej... Pytanie, iść do tej farmy teraz? Mam pomysł. I tutaj mamy odcinka, bo niestety ja to już na 3 części podzieliłem ten odcinek. Miałem 10 minut, 10 minut i chyba 30. Jeszcze 10 minut około mamy. Przejdziemy się tędy. Tym nazwijmy to gęstym matecznikiem.
Który nie wiem, czemu jest taki ciemny. Chyba, że góra zasłania słońce ogólnie, to może z tego powodu być cień rzucany. Ale przejdziemy się tędy z tego powodu, że zawsze na tą farmę możemy pójść tamtą drogą. Tą drugą. A tu mamy patusów do wyjaśnienia. Stać, policja! O kurwa, czarny! I need assistance! Shot fire! Kurwa, że ja się spierdzielę. Tyk! Leave my boy, he did nothing wrong. Kurde, ostatnio widziałem filmik, jak murzynka, zresztą w sumie czarnulka trzeba powiedzieć, babka czarnuch skarżyła się, że zamknęli jej gościa, a to w sumie przesada, bo zamknęli go tak, by zrobił coś wielkiego, a jedynie napadł na stację paliw. Ja takie było, what the fuck? I to później sobie uświadomić, że rzeczywiście ten człowiek nie robi sobie jaj. Co to nie jest człowiek, to małpa. Nie robi sobie jaj, tylko na poważnie tak mówi. Dobrze, że tą stówę wyrobiliśmy w wydobywaniu w tej kopalni, bo rzeczywiście teraz to drewno, żelazo, wszystko ładnie siada. To była inwestycja warta chyba zachodu nawet, koniec końców. O kurde. Strażnicy miejscy. No to nie ma sensu na razie ich strzelać tutaj, po plecach. Ale coś czuję, że może coś tutaj być. Eldar. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Warantu, każdy podróżujący tym traktem podróżnik jest obligowany do uiszczenia należytej opłaty na rzecz miasta Archolos oraz jego dobrych mieszkańców. Co takiego? My to zapłacić musisz, tłomoku! Wydawało mi się, że my to opłaci się za przewożenie towarów. Spod jakiego kamienia wylazłeś, kolego? Czasy się zmieniają, a wraz z nimi prawa królewskie. Płać, albo ponieś konsekwencje. Nic ode mnie nie dostaniecie. Śmiesz sprzeciwiać się prawu gubernatora? Prawu gubernatora? W żadnym wypadku. To wy cuchniecie przekrętem na kilometr. Widzę, że jesteś bardzo uparty. W takim razie weźmiemy to... Dawaj, kurna, napizdaj, wal gościa. Tego napiewa, łysego. Kurwa, gościu nie umie się bić, on ma atak z tego, z zerowego poziomu broni jednoręcznej praktycznie. Się tak paruje i atakuje. Dobra, muszę się cofnąć. Żeby... Kurde, gościu parowanie odpalił. No podejdź, kurde, jednego z was chcę ściągnąć, bo z drugim wtedy sobie poradzę bardzo łatwo. Kurna, jakie to upierdliwe jest. Weź tutaj, cofnij się poza te rośliny, bo gówno widzę. Dobra, gościu raz dostał na pałę. Fuck. O, ładny kryt siadł. Dobra, ten padł. Ej, bo gościu w sumie... Ej, ten jest silniejszy, on ma dwa ataki. Ała. No kurwa, każdy cios może się śmiercią mają skończyć. Ale na szczęście skończyło się ich. Nie, z oni jakimiś... Rychła śmierć, to akurat jest dobry miecz. To jest ten, który tam na początku obok goblinów latałem. Nie ma żadnych niestety dowodów, że oni byli jakimś chuj z jebami, w sensie żadnej karteczki z zleceniem na przykład przez jakiegoś bandytę ściągania myta tutaj. Co by tutaj zjeść? Niech będzie to, ta ryba w takim razie do końca. Nad trupami naszych wrogów konsumujemy posiłek. Danie często polowanie ma specjalne właściwości. Potrawka szybkości. Się domyślam, że nas przyspieszy w sumie, rzeczywiście. No dawaj ten gulasz ziołowy w rąb. Będę musiał porobić te posiłki. Kwestia jest taka, że cały czas powtarzam. To mięso muszę ogarnąć dla rzeźnika. W sensie muszę. No mogę, nie muszę. Mogę questa olać po prostu. Bo... O kurna. Młody olbrzymi szczur. Myślałem, że mały olbrzymi szczur.
To by brzmiało jak kurwa postać z Metina, w sensie NPC. Gościu! Zaczął, poszedł sobie zjeść ciało i cyk, miecz w dupę. Co my tutaj mamy jeszcze? Leśna jagoda. Obozowisko bandytów, no kto by się spodziewał? Opłatę kurwa się chciało. Gówno, a nie opłatę, śmieciu. Niczego tu nie znajdę. Tam jeszcze jakieś zwierzątka słyszę. Chętnie zwiedzę tą okolicę. O kurwa, cieniostwór. Ej, to troll jeszcze. Ja myślałem, że cieniostwór, bo tak po dźwięku to wyglądało. Ja pierdzielę. Oni dosłownie... Czasami mnie to rozbraja. Oni stoją teoretycznie 20 metrów... Może do 50 metrów, dobra. Od trolla. No jakby... Powiedzmy takie w przysłowie, in real life się wydarzyło, że stoisz 50 metrów od trolla, no to byś już nie stał 50 metrów od trolla, bo ten troll by ciebie dogonił chwila, moment, i by ciebie skonsumował. Dawaj, na pizdę cię walę, gościu. Ten już wytrzymały jest, niestety. Kurwa, drugi podszedł. Dwóch ich zawsze jest, mistrz i uczeń. Obchodzą mnie jebańce. Dobra, dostał na dupę. Który teraz na pizdę chce dostać? No chodź, kurwa, odsłoń się. No dobrze, zbagowali się lekko. Dobra, jak ten z jedną ręką atakuje, to jest spoko. Ten z dwuręką może mi niestety kryta ładnego wywalić. Więc to muszę mieć na uwadze. Dobra, ale ten padł. Tylko, żebym od tego teraz jak idiota nie zdechł. Tylko nie sprawdziłem, ile on ma ataków, czy ma jeden, czy dwa. Na razie ładnie dostał. Sprawdźmy. Jeden. Nie wiem, czy to był jako drugi traktowany w sumie, czy od razu... A czy jakby drugi, że wykonał drugi osobny atak, czy combo? Ma dwa, bo przed chwilą sparowałem ten drugi. Kurwa! Właśnie, zrób zamach, śmieciu. Dobra. Ej, ładny exp w sumie, 280. Co my tam mamy? Łopata. Oni takie obrażenia robią, a takim gównem walczą. On dwie rychłe śmierci w sumie. Tu chyba znalazłem, tu podniosłem przed chwilą. Tą gorszą, w sensie podniosłem przed chwilą. A weź już tych mikstur, to się kurna uleczę. 301. I zerknijmy, co tam kotku masz w środku, w sensie tutaj. Ognista pokrzywa. Zupka się gotuje, zupa z elfa. Smaczna. Z cebulą. Tylko, że Marvin nie lubi cebuli. Kill off. O kurde. Kill off. Zwłoki. Skręt bagiennego ziela, pochodnia. Łuk związu tam był i złoto. Zapisz jeszcze raz. Idziemy sprawdzić, czy przypadkiem nie było jeszcze nikogo więcej. O kurwa. Ale jest ten teleportacyjny też krąg. Dobra, o herszt. O kurde. Dobra, boss fight na koniec widzę. Ała. Kurwa! O, fuck! Cofnij się. Ja pierdzielę, czemu się blokuje? Kurwa, zawsze o coś i on taki długi musi wykrok do tyłu robić. A myślę, że mogłem szkielet goblina przed przywołać. To by mi bardziej pomogło teraz. Kurwa, to zawsze jest tak, że jest ten jeden taki zjebany do dupy i ten drugi co damage robi. Dobra. Kurwa, nie w tego. Ja muszę znowu na otwarty teren się cofnąć. Dobra, tego diabłem. Ten niestety sparował. Kurwa, tego muszę na ataku złapać. Ała, diabłem się, mnie. Dobra, o to mi chodziło.
Jeszcze raz tylko dostań. Kurwa, tamten zawsze może mi chyba kryta wyjebać, to będzie po mnie. Fuck, znowu jakieś krzaczory wszedłem. Cofnij się do cholery. Aj, nie, nie, sięgnij. Kurna, czemu nie zabił? Dobra, po tym jednym. Fuck. Fuck. Gościu ma chyba 3 ataki w ogóle. To znaczy, że może mieć dużą szansę na kryta. Kurwa. Pozostaje wygrać po prostu w walce, liczyć, że mi się uda. Kurwa, kto tam broń wyciągnął? Ja pierdolę. No to już drugim nie dam rady. Stój, śmieciu! Stój! Stój, śmieciu! Śmieciu! Dobra, szybkie tutaj doładowanie się. Zapisz na osobnym sejwie. No mogłem tego szkieleta goblina przywołać, to gościu by mi nie dość, że poatakował tamtych śmieci, to by jeszcze przynajmniej jednego uwagę odwrócił. Herszt. Czyli, dobra. Z poprzednimi bandytami dosyć mądrość generała Subliego. Runa teleportacyjna dopuszczona jaskini przy mieście Archolos. Okej. Okay. Wątpię, żeby z tymi typami można było pogadać, skoro na przykład no tamten Herszt mówił dawaj kasę albo masz pierdziel. No i to było tyle. Mądrość generała Subliego. Zawsze exp. Chcecie przeczytać, to mogli się sobie zatrzymać, mi się nie chce. Tutaj. Ten dźwięk jest dziwny ogólnie. Jakby on jest tylko ustawiony przy wejściu do jaskini i tyle. Gdzie był ten gościu, ten... Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Ten, co przy Herście go sklepałem. No to chyba gdzieś tam jednak. Tutaj krew się ciągnie. No chodź, kuwa, tam twojego kolegę zgubiłem. No, jak mi wyłożył? No nie gadaj, że teraz mnie zabije jeszcze. Bo teraz mistrz parowania. Tutaj, to powinien być Herszt, kurwa. Na hita mi 8 ponad pół hapsa zdjął. Mi się nie chce z tobą bić, gościu. To jest takie irytujące, że ten każdy cios jest sparowany. Jeszcze to odskakiwanie ma, gościu jebany. Ja chcę tego sparować. A gościu to odskakuje. Tego czasami ja, jeżeli widzę, że ktoś nie robi dużych obrażeń, to wolę napierdzielać, niż walczyć na 0 obrażeń. No ale jak gościu jakimś dostałem krytem może mnie ubić teraz? Dokładnie o tym mówiłem. To jest to lipa. Który to był moment? Czy to był moment przed zabiciem Herszta, czy po zabiciu Herszta? Tego save'a. Chyba po. Albo chyba przed. Przed zabiciem Herszta. O kurwa. Chyba po mnie? Nie, dobra, nie zaatakował jednak. Czyli ten Herszt jeszcze żyje. A tego bandyta szybciej klepiemy. E kurwa, o kurna. Nie no, fuck. Trafił tym krytem. Okej. Okay. No ale poszło o wiele łatwiej niż wcześniej. Weź w sumie coś zjedz sobie. Nawet wyjątkowo coś, co many odnawia, bo i mi brakuje. I przypieprzymy tamtemu Hersztowi zaraz po prostu z pelami. Niczego tu nie znajdę. On szedł na dół. Ale cholera, gdzieś to ciało leżało tutaj. Zarzewiały krótki miecz, a nie mów, że gościa wciągnęło. No nie gadaj, że typa... płynęło pod ziemię. Gdzie jest ten Herszt? No nie, no gościu się zregenerował do fulla? No nie, że czytanie save'a zrobiło to. Z gościem nową solówę walę. Jeszcze ma kurwa kolegę.
Wiecie co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie chcę mi się tego toczyć, na odcinku się wkurzyłem. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.